tu jest miejsce pogranicza. Tu Wersal ustanowił granicę w 18 roku polsko-niemiecką. Ona nieco się przesuwała, ale jesteśmy po stronie, co prawda, niemieckiej, bo tu jest takie urokliwe miejsce, więc postanowiliśmy ten kamień tutaj posadowić. Niemcy czynili wielkie starania i oferowali coraz to wyższe kwoty, żeby choćby ten mały skrawek tutaj przywrócono i włączono do Niemiec. No i rzeczywiście władze centralne w Warszawie, mając na względzie potrzeby finansowe rodzącego się państwa polskiego, przychyliły się do tych próśb i dokonano korekty. 13 września 1920 roku niestety Kalina została włączona w granice Niemiec. Pod kamieniem zakopaliśmy jeszcze przed wylaniem fundamentów kapsułę czasu. Znajdują się tam informacje na temat pilskich lasów, leśnictwa na tym terenie, co wydarzyło się najważniejszego, zwłaszcza w tym roku. 100 lat to znamienna data i postanowiliśmy, że na każdy rok niepodległości posadzimy jedno drzewo. Zaplanowaliśmy tu 100